Dzień dobry moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z tej strony Ania. Dzisiaj będzie domowo, dzisiaj będzie vlogowo, bo mam w zamiarze, o ile mama mi pozwoli, bo teraz poszła spać, nagrać Wam aktualizację tego, na czym stoimy, jak wygląda sprawa z przeprowadzką i z umeblowaniem naszego nowego lokum. Od początku. Jesteśmy już tutaj kilka dni. Jutro będzie chyba tydzień, jak przyjechaliśmy i spaliśmy swoją pierwszą noc. I kiedy weszłam do mieszkania, kiedy weszłam do tego pokoju, wierzcie mi, ja myślałam, że się popłaczę. Ten pokój wyglądał jak istne pobojowisko. Wszystkie meble pochowane w kartonach, wszystko tutaj było, wszystkie graty były w tym pomieszczeniu. I ja tylko sobie wyobrażałam, ile nam to zajmie, żeby rozłożyć każdy jeden karton, złożyć każdy mebel, ustawić to wszystko, żeby miało ręce i nogi. Przy małym dziecku to jest naprawdę dużo roboty, a Kamil normalnie pracuje, tylko ja jestem w domu, więc bałam się, ile to nam zajmie. I długo nam zajęło, zanim ogarnęliśmy ten pokój do tego stanu, w jakim znajduje się teraz. Nie sądziłam, że zajmie to wszystko tyle czasu, bo ze starego mieszkania braliśmy tylko tą starą półkę pod telewizor, jak i telewizor. Wszystkie meble tutaj przyszły. Także z przewożeniem, przeprowadzaniem się nie było aż tak dużo zachodu, ale właśnie to, co tutaj zamawialiśmy, wszystkie meble, wszystkie inne akcesoria, to nam zajęło najwięcej czasu. Ale tak jak moja mama wczoraj powiedziała, już mieszkanie wygląda jakby było zamieszkałe. Jakby ktoś tutaj już był, to już nie jest składzik w każdym jednym pokoju, tylko już są jakieś tam akcenty widoczne zamieszkania przez kogoś. Udało mi się nagrać, jak to pomieszczenie wygląda, kiedy przyjechaliśmy, kiedy wszystkie graty tutaj są, więc teraz go zobaczycie. Tak wygląda duży pokój na drugi dzień po wprowadzeniu się. I wierzcie mi, tutaj już jest porządek. Wczoraj, kiedy przyjechaliśmy, wszędzie tutaj były porozkładane kartony. Tutaj jeszcze są teraz złożone z boku, żeby było miejsce, bo aktualnie jestem w trakcie składania komody. Tutaj już jest stół, są krzesła. Nie było gdzie się ruszyć. Część już wrzuciliśmy na strych, aby zrobić trochę miejsca, żeby w jakiś sposób móc się tu poruszać i dalej pracować, rozkładać wszystkie nasze graty, więc jest już całkiem względnie, ale jeszcze potrzeba kilku dni, zanim to wszystko się tutaj do końca ogarnie i wszystko, co zamówiliśmy, przyjdzie. W kuchni też jeden wielki rozgarbiarz, ale powoli już się wszędzie w tych półkach tutaj układamy i wiecie, organizujemy jakoś. Teraz muszę ugotować coś, bo padam z głodu. Wczoraj zamówiliśmy pizzę, ale to nie jest dobre jedzenie na dłuższą metę, więc dzisiaj będzie rosół. Robię sobie przerwę od składania. Mała śpi, więc wykorzystam to na ugotowanie zupy. Sami powiedzcie teraz, że widok naprawdę przeraża i mnie on przeraził, ale powoli odkopujemy się ze wszystkiego. Jeszcze jest dużo rzeczy do ogarnięcia. Zaraz Wam pokażę, jak ten pokój wygląda, ale to powoli. Wszystko w swoim czasie. Więc teraz jak wchodzicie, mamy już rozłożony ogromny stół z krzesłami, jest sofa, jest telewizor, jest półka, no jak widzicie tutaj dzieje się normalnie życie cały czas, małe dziecko w domu, jest telewizor i jest półka na buty, której musimy się pozbyć. Stoi tutaj, bo aktualnie nie mamy gdzie trzymać butów, no niestety, takie życie. Ale dzisiaj przyszła już półka tutaj z Johna Lewisa, duża, do złożenia i ona pójdzie na tą ścianę. A tutaj widzicie, są feromony Filemona, bo biedny on chyba najgorzej całą tą przeprowadzkę z nas wszystkich przeżył. Teraz już jest ok, w łazience jest jego miejscóweczka, ale nie będziemy tam zaglądać, bo tam jest Sodoma i Gomora, tak samo jak w naszej sypialni. Tam jeszcze jest składzik, więc nie będziemy teraz tam wchodzić, poza tym mała ma swoją drzemkę. Mamy także akcent świąteczny, nasza bombka z Harry'ego Pottera, opłatek i nasza pierwsza mała choineczka. Także już miejsce zaczyna przypominać miejsce takie zamieszkałe. Tutaj jeszcze będzie stał stolik na akwarium. Musimy akwarium jeszcze przewieźć i tutaj także będzie duży kredens na szklanki, generalnie szkło i będzie on miał także szafki na dole, więc będziemy mogli coś w nich także schować. Sami widzicie, że jakoś to już zaczyna przypominać normalne
mieszkanie. Ja właśnie zaraz zaczynam się zabierać za składanie półki na buty, bo uwielbiam, wierzcie mi, ja uwielbiam składać meble. Są serwisy, które umożliwiają złożenie mebli, kiedy przyjeżdżają. Wiecie, ktoś przychodzi i po prostu Wam wszystko składa, ale one są drogie. A poza tym ja mówię, uwielbiam składać meble. Mi to sprawia taką frajdę, skręcanie, szukanie wszystkich śrubek, rozkładanie przede wszystkim i podążanie za całą instrukcją obsługi. Relaksuję się przy tym i sprawia mi to niesamowitą frajdę. I przyszedł kolega, grubciu, jeden minus takich właśnie mebli trochę materiałowych, to jest to, że Filemon będzie tutaj zaraz drapał nam wszystko. Musimy mu kupić takiego wielkiego drapaka od góry do dołu. Takie teleskopowe są rozkładane. Grubciu! Filemon! Cześć! Cześć, grubciu! No? Już się nie boisz, widzicie? Wychodzi. Wychodzi już. Tak, nie boję się. Oj, także na tym w tym momencie stoimy. Tak wygląda sytuacja. I chyba w dzisiejszym filmie to będzie tyle. Bo muszę zabrać się, tak jak powiedziałam, za składanie półki. Trzeba zrobić obiad i takie jeszcze inne codzienne sprawy, które w mieszkaniu trzeba wykonać. Więc tyle z dzisiejszej aktualizacji, z tego, na czym stoimy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że lubicie oglądać to, jak wyglądają kolejne kroki naszego urządzania się, jakie są już postępy, jaki jest progres wszystkiego. I nie mogę się doczekać, kiedy wszystkie pomieszczenia będą już tak umeblowane, tak udekorowane, tak zaprojektowane, jak tego chcemy, ale to jeszcze minie kilka miesięcy, bo na razie skupiamy się na tych takich najważniejszych rzeczach, meblach, a reszta przyjdzie z czasem. Więc jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie cały proces nadal wyglądał, to oczywiście subskrybujcie, żeby takich odcinków nie ominąć. A dzisiaj, jeżeli miło spędziliście ze mną tych kilka chwil, to poproszę o łapkę do góry. Życzę Wam udanej reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!